Grupa numer 9. Wstawać do wschodzącego słońca. Ojciec Piotr Twardecki, jezuita, duszpasterz akademicki z KUL. Jest ze mną ojciec Zbyszek, który będzie od tego roku nowym duszpasterzem na KUL, również ojciec Zbigniew Leczkowski. A także jest dwóch kleryków studiujących i dwóch nowicjuszy z Gdyni. To jest grupa akademicka zrzeszająca studentów, którzy studiują w Lublinie i nie tylko, bo też są studenci z innych miast, którzy chcą z nami pielgrzymować i jeżeli wyrażą taką chęć, jak najbardziej zapraszamy ich do wspólnego pielgrzymowania. W grupie jest około 120 osób, coś ponad, ale to tak trudno powiedzieć, bo też mamy gości, którzy przyjeżdżają na przykład na weekend, więc można by powiedzieć, że może nawet i około 130 osób w tym momencie. Grupę charakteryzuje przede wszystkim duchowość ignacjańska, czyli ten rys taki klasyczny dla jezuitów. Bazujemy na duchowości świętego Ignacego, a więc z rana oprócz godzinek mamy medytację, a wieczorem podejmujemy też refleksję nad dniem, rachunek sumienia. Dodatkowo konferencje w oparciu o drogę pielgrzyma albo autobiografię świętego Ignacego w tym roku. Grupa numer 9 to grupa namiotowa. Pomęczyliśmy ją trochę przy rozkładaniu namiotów. Zobaczmy, jak się ma dziewiąteczka po tak długim dniu i zapytajmy o to, skąd dowiedzieli się o pielgrzymce. Z mediów. Dowiedziałem się od ojca magistra swego przede wszystkim. Skąd? Ja szedłem w pielgrzymce w 79 roku. Potem w 80, w 81, w 82, a potem było 20 parę lat przerwy. Poszedłem w zeszłym roku kolejny raz, no i teraz drugi raz. Ja już pielgrzymuję trzeci rok, to znaczy teraz jestem tylko na weekend, więc a ogólnie od znajomych. O pielgrzymce dowiedziałem się stąd, że już byłem dwa razy. Skąd? Od tata? Ja już chodzę parę razy, to jest czwarta moja. Początki 2003 rok, w nowicjacie jak byłem. Jak kochasz się zmierzę, jak objąć to, co nigdy nie ma końca. Kochać to upadać, to pod krzyżem leżeć. Kochać to by wstawać do wschodzącego słońca. Co jest dla ciebie autorytetem i dlaczego? Ojej, autorytetem. Autorytetem jest dla mnie mój tata, ponieważ wiele mnie w życiu nauczył już. To jest dla mnie autorytetem? Dlaczego? Z żyjących czy z nieżyjących? Mogę wybrać, tak? Ale to za trudne, bo musiałbym się tak zastanowić. Tak? Miał kilka autorytetów. No jednym jest Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu. I to jest z takich zakonnych, a ze świeckich to książę Józef Poniatowski. Dlaczego? Z tego względu, jak żyli, co dokonali i jakie nam zostawili przesłanie. Autorytetem? Mój ojciec, bo on już jest trzeci raz na pielgrzymce. I ja pomyślałam, że też pójdę. Autorytetem? Mój tata. A dlaczego? No bo, nie wiem, to jest ciężko powiedzieć. Dużo czynników się na to składa. Na pewno tata jest bardzo kochany, jest oddanym człowiekiem i nie wiem, chciałabym być kiedyś i osiągnąć tyle, co on w życiu. Papież.
Który? Benedykt XVI i Jan Paweł II. A dlaczego? Ze względu na świadectwo życia chrześcijańskiego i poglądy, jakie głosili. Moi rodzice. Dlaczego? Ponieważ nauczyli mnie wszystkiego i dzięki nim jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Ojej, autorytetów jest wiele w naszej grupie. Jeśli chodzi o naszą grupę, no to ojciec Piotr jest naprawdę świetnym człowiekiem. Świetnie prowadzi i no nie wiem, nie można od niego więcej wymagać niż jest. Autorytetem? Przede wszystkim mój założyciel naszego zakonu, czyli Ignacy z Loyoli, święty Ignacy z Loyoli. Dlatego, że on ułożył formułę naszego zakonu ćwiczenia duchowne, które dają nie tylko rozwój jak duchowi, tak i ciału.